Film ma na celu przybliżyć współczesnym fanom techniki lampowej nietypowe rozwiązania, które zostały opublikowane w zagranicznej literaturze w latach 50. i 60. XX wieku. Jest to moje tłumaczenie oryginału. W tym filmie nie opowiadam własnymi słowami o tym wynalazku, żeby nie narobić błędów i wykorzystać autorytet autorów. Jest to opis techniczny działającego urządzenia wraz z analizą schematu i teorią. Nie buduje prototypu ze względów finansowych i braku czasu. Współcześni autorom potwierdzili, że urządzenie działa. Jeśli cię to nie interesuje, zrezygnuj z oglądania filmu, a zaoszczędzisz swój czas. Praca z lampami jest niebezpieczna i bez stosownej wiedzy elementarnej nie podejmuj się budowy wzmacniacza, bo możesz zostać porażony prądem elektrycznym. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zajmiemy się wspomnianym w opracowaniu ogólnym o OTL-ach wzmacniaczem Flechtera i Kuka. Pojawiły się artykuły w prasie amerykańskiej oraz europejskiej dotyczący budowy wzmacniacza OTL. I na przykład w listopadzie 1951 w czasopiśmie amerykańskim Electronics mieliśmy artykuł. follow a loudspeaker Omówienie tego artykułu jest ciekawostką. Ja tego wzmacniacza nie zbuduję, zresztą autorzy go zbudowali. Nawet mamy wyniki pomiarów falą prostokątną. O czym będziecie mogli przekonać się pod koniec filmu. Zobaczmy, jak. Przedstawili swój projekt panowie Flechter i Cook. Wspaniałe przetwarzanie fali prostokątnej od 10 Hz do 40 tysięcy Hz uzyskane z ośmiu podwójnych triot bezpośrednio sterujących cewką głośnikową. Bezpośrednio sprzężony stopień ma wzmocnienie 37 dB. Do nagłośnienia większych pomieszczeń lub audytoriów można zastosować do 20 lamp. Wielu eksperymentatorów audio, w tym autorzy, Uważało, że wtórnik katodowy mocy jest idealnym stopniem wyjściowym z audio do łączenia z zespołem głośnikowym. Do tej pory albo wstępne badania, albo praktyczne projektowanie obwodów doprowadziły poprzednie próby wykorzystania stopnia mocy z turnikiem katodowym do kompromisu polegającego na połączeniu głośnika lub systemu głośnikowego przez transformator wyjściowy. Taki układ posiadał pewne zalety, w szczególności dobre pasmo przenoszenia. Doskonałe właściwości tłumiące i niskie zniekształcenia. Transformator ze wszystkimi problemami konstrukcyjnymi nadal stanowi element ograniczający takiego wzmacniacza audio. Wady takie jak niska sprawność i niska czułość mocy, charakterystyczne dla tego stopnia mocy, mogą zostać zignorowane przez osoby poszukujące wiernej i pozbawionej zniekształceń reprodukcji. Z drugiej strony, brak wzmocnienia napięciowego we wtórniku katodowym stawia przed stopniem sterującym tak surowe wymagania, że uniknięcie zniekształceń jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Autorzy byli głęboko przekonani. Że gdyby udało się opracować układ łączący stopień wtórnika katodowego bezpośrednio z drgającą głośnika lub zwrotnicą zespołu głośnikowego, przyniosłoby to wiele rzeczywistych korzyści. Wstępne badania takiego wtórnika katodowego mocy z wykorzystaniem triod klasy 2A3 nie były zachęcające. Idea pozostała bez praktycznej realizacji. Wprowadzenie na rynek podwójnej triody mocy typu 6A7G, w 1946 roku ożywiło ich zainteresowanie tym projektem. Wypróbowano układy asymetryczne i przeciwsobne przy użyciu sprzężenia indukcyjnego i pojemnościowego, ale ostatecznie powstał bezpośrednio sprzężony, zbalansowany stopień przeciwsobny. Rysunek pierwszy przedstawia schemat stopnia wtórnika katodowego wykorzystującego w sumie 8 bliźniaczych triad typu 6AS7G. Taki symetryczny stopień zachowuje wszystkie nieodłączne zalety wzmacniacza przeciwsobnego i umożliwia bezpośrednie sprzężenie z cewkami drgającymi o niskiej impedancji bez przepływu prądu stałego przez te cewki. Symetryczny układ. Równoważny obwód tego symetrycznego stopnia zawierającego 8 lamp pokazano na rysunku drugim. Stopień wtórnika katodowego jest obciążony przez 16 omowe obciążenie audio, zbocznikowane przez rezystory katotowe, tworząc wynikowe obciążenie 14,22 ohm sterowane przez generator mający impedancję wewnętrzną 23,67 ohm. Dla danej liczby bliźniaczych triod zwiększenie wartości rezystancji katodowej Powoduje, że użyteczna moc dźwięku w głośniku zbliży się do wartości granicznej i kwadrat r przez 2, gdzie i... I jest prądem szczytowym, a R jest rezystancją głośnika. Zmniejszenie jego wartości spowoduje obniżenie napięcia zasilającego anodę i zwiększenie tłumienia elektrycznego głośnika. Taka konstrukcja eliminuje transformator wyjściowy ze wzmacniacza audio, umożliwiając zbudowanie całkowicie sprzężonego bezpośrednio wzmacniacza lub wielostopniowego wzmacniacza audio sprzężonego pojemnościowo rezystancyjnie. Impedancja wyjściowa w katodowego jest wysoka. To oczywiste zależność. Aleta. Producenci 6AS7G zalecają, aby do polaryzacji katody użyć rezystora siatkowego o wartości nie większej niż 1 MΩ, aby ograniczyć gromadzenie się jonów na siatce, unikając w ten sposób nieprawidłowego działania. W przypadku ośmiu równoległych sekcji triodowych wymagany byłby rezystor siatkowy o wartości 125 tysięcy ohmów. Prąd ionizacji w tych lampach był wystarczająco niski, aby uzasadnić użycie rezystora pół megaoma, który okazał się zadowalający do tej pracy wtórnika katodowego. Wejście o wysokiej impenancji do stopnia wtórnika pozwala na zastosowanie prostego wzmacniacza napięciowego jako sterownika, podczas gdy kondensator sprzęgający dwa mikrofarady zapewnia odpowiednio schodzący w dół pasmo przenoszenia. Ponadto napięcie sterujące jest stosunkowo małe na każdej z wyjściowych katod. Przy 5 V RMS przesuniętych względem siebie w fazie o 180 stopni na obciążeniu 16 ohmów moc rozpraszana wynosi 6,32 W, ponieważ 8 triod połączonych równolegle jako Kompozytowy wtórnik katodowy ma wzmocnienie napięciowe 254 000. Niezbędne napięcie na siatkach jest mniejsze niż 20 V RMS. Jest to umiarkowany i łatwy do spełnienia warunek dla wzmacniacza sprzężonego rezystancyjnie. Czułość mocy jest nawet większa niż kombinacja lamp mocy i transformatora, gdy zastąpiono je stopniem mocy złożonym z turnika katodowego bezpośrednio sprzężonego. Podanie sygnału 1,32 mW na siatkę wtórnika katodowego – Odpowiada 6,32 W przy obciążeniu 16-omowym na katodach, co daje przyrost mocy 37 dB. Test? Pali prostokątnej stopnia wyjściowego z turnikiem katodowym obciążonego 16-omowym rezystorem nieindukcyjnym był tak dobry, że problem zbudowania wzmacniacza i przedwzmacniacza w celu dopasowania ich wydajności wymagał nietradycyjnego budowania obwodów audio. W celu uniknięcia zmiany kąta fazy w zakresie audio od 20 do 20 tysięcy Hz można empirycznie założyć, że wzmacniacz jest zdolny do liniowej odpowiedzi amplitudowej od 2. Do 200 tysięcy herców test fali prostokątnej. Jeśli amplituda spadnie o dziesiątą dB na każdym końcu widma audio, nastąpi odpowiednie przesunięcie fazowe o 10 stopni, podczas gdy spadek o 3 dB odpowiada 45 stopniom. Należy zachować równowagę w rozszerzaniu pasma przenoszenia na obu końcach widma audio. Oznacza to, że jeśli rozszerzy się górną odpowiedź do 200 kHz, należy wówczas rozszerzyć odpowiedź dolnych częstotliwości do 2 Hz. Praktyczną zasadą byłoby, aby iloczyn górnej i dolnej częstotliwości był równy 400 tysiącom. Na rysunku trzecim przedstawiono schemat wzmacniacza spełniającego te warunki. Przepuszcza falę prostokątną w zakresie częstotliwości od 20 do 20 tysięcy herców, co wypada korzystnie w porównaniu z odpowiedzią stopnia wtórnika katodowego. Zasilacz. Jeżeli chodzi o zasilacz, nieco uproszczę jego opis, z tego względu, że dzisiejsze przepisy wymagają konstruowania trochę innych zasilaczy, ale najważniejsze rzeczy Wam przedstawię. Być może najtrudniejszym problemem do rozwiązania przy projektowaniu wzmacniacza zawierającego ten stopień wtórnika katodowego jest odpowiedni zasilacz, którego koszt i rozmiar i waga pozostają niewielkie. Napięcie zasilania 200 V i 2 A prądu będzie zasilać 16 triod ośmiolampowego stopnia wtórnika katodowego w zalecanych przez producenta warunkach pracy. Wymóg ten został łatwo spełniony przez zastosowanie czterech prostowników typu 872 łamane na 872A w układzie mostkowym pokazanym na rysunku czwartym. Wyjście z zasilacza dla napięcia anodowego powinno mieć wydajność około 2,5A. Trzeba pamiętać, że wzmacniacz napięciowy pochłania około 300 mA. Ponadto trzeba zapewnić odpowiednią moc zasilacza do zasilania żarników tych lamp. Sekcja filtrów typu Pi składa się z kondensatorów 500 mikrofaradów i cewek 72000 henra, które odpowiednio zredukowały buczenie mocy w głośnikach do niesłyszalnego poziomu 10 mV tętnienia przy 120 Hz. Dlaczego 120 Hz? Napięcie w sieci ma częstotliwość 60 Hz w USA, w związku z tym doładowywanie kondensatorów w mostku pełnokresowym ma częstotliwość 120 Hz. Wyjątkowo niskie pasmo przenoszenia wtórnika katodowego sprawia, że problem włóczenia jest jeszcze trudniejszy, ale poziom szumu w samym zbalansowanym stopniu wyjściowym jest niższy o ponad 90 dB poniżej maksymalnej mocy wyjściowej 6,32 W dla 8 lamp. Szum eksplozyjny, choć nie budzi zastrzeżeń, jest poważniejszy niż buczenie. Szum eksplozyjny, w polskiej literaturze ma on różne nazwy. Lampy mocno szumią. Jest kilka czynników, które to powoduje, np. efekt śrutowy, niejednorodna emisja elektronów z powierzchni katody, albo fluktuacja prądu siatkowego, szumy rezystorów siatkowych. I kilka innych czynników, no one składają się właśnie na to, że zawsze słychać szum tych lamp. Konstruktorzy wzmacniacz ten łączyli z gramofonem. Występuje w takich urządzeniach sprzężenie magnetyczne, powodując różne wzbudzenia. Tutaj czegoś takiego nie zauważono. W związku z tym ten zasilacz, mimo że lampowy i oparty o indukcyjności, pełnił swoje zadanie. Się można by skonstruować zasilacz. Oparta o stabilizację półprzewodnikową nie rozwiązać wiele problemów. Maksymalna moc wyjściowa audio dla stopnia wtórnika katodowego składającego się z ośmiu podwójnych triod 6AS7G połączonych z systemem głośników o impedancji nominalnej 16 omów, gdzie warunkiem granicznym jest działanie w klasie A wynosi 8 W. Gdyby rezystor katodowy miał nieskończoną wartość. W przypadku systemu przedstawionego na tym rysunku, gdzie rezystory katodowe mają 64 ohmy, całkowita moc wydzielana na nich. I na 16 obciążeniu w postaci głośnika wynosi 7,11 W, z czego 6,32 W wydziela się w głośniku, a pozostałe 79 W jest rozpraszane w tych właśnie rezystorach katodowych. Biorąc pod uwagę fakt, że większość dobrych wzmacniaczy deklaruje moc od 20 do 40 W, ta wartość 6,32 W wydaje się być niewielka. Jednak w przypadku tego wtórnika katodowego w stopniu mocy najlepsze dostępne głośniki z tamtego okresu mają trudności nawet w zbliżeniu się do wydajności wtórnika. Wyklucza to użycie wtórnika mocy z dowolnymi dostępnymi głośnikami z lat 50. oprócz najlepszych typów. Względnie rzecz biorąc takie głośniki są bardzo wydajne. Myślę, że autorom chodzi tutaj o wysokiej jakości głośniki Klipscha, Tanoja, Bozaka, w większości głośniki vintage'owe. Są dużo gorsze od dzisiejszych, ponieważ ich konstrukcja dopiero się rozwijała. Wieści o tym, że vintage'owe głośniki świetnie brzmią, niech pozostaną legendami. Autorzy tego artykułu piszą o tym, że z wydajnym zespołem głośnikowym w pomieszczeniu o objętości 65 m3 i mocą do mW natężenie dźwięku było niekomfortowe. Przyjemnie słuchało się tego wzmacniacza na poziomie około 20 mW. To rzeczywiście jest średnia moc przy normalnym odsłuchu w domu. Moc szczytowa 6,32 W albo 12,64 W pozostawiała znaczny współczynnik bezpieczeństwa dla dużego zakresu dynamicznego, wymagana. Przy odtwarzaniu orkiestry symfonicznej, gdy słuchało się z mocą około 200 W. Tutaj panowie piszą, że w symfonie Hall w Bostonie dynamika może mieć więcej niż 90 dB powyżej szumu tła, ale transmisja AM lub FM ogranicza to pasmo do około 60 dB powyżej szumu. W pomieszczeniu takim jak salon domowy, gdzie nie jest zachowana adaptacja akustyczna, poziom dynamiki około 70 dB wydaje się być wystarczający, mimo że źródła cyfrowe zapewniają nam około 90 lub nawet i 100 dB, a to wynika z powodu prostego: szumy pomieszczenia. Wzmacniacz, który omówiliśmy można uprościć. W przedstawionej wersji wzmacniacz w układzie wturnika katodowego charakteryzuje się niską sprawnością oraz niewielką masą i bryłą. Istnieją powody, żeby sądzić, że stopień z turnikiem, który używa tylko 4 podwójne triody 6AS7G poradzi sobie równie dobrze, tyle że zmniejszy się oddawana do obciążenia moc do 1,59W. Podczas testu z wyjętymi czterema lampami z oryginalnego systemu nie wykryto pogorszenia reprodukcji dźwięku. Przy średniej mocy wyjściowej wynoszącej 20 mW nadal pozostaje współczynnik bezpieczeństwa 22 dB dla wartości szczytowych. W przypadku wzmacniacza pracującego z czterema lampami wystarczy jednoamperowy zasilacz. Dalej panowie opisują zastosowanie prostownika salonowego oraz piszą rzecz taką, że można by przy odpowiedniej izolacji zasilać taki wzmacniacz bezpośrednio z sieci. Czytając takie artykuły musicie mieć wzgląd na to, że w tamtych czasach były inne normy bezpieczeństwa. Dzisiaj zasilanie urządzenia audio bezpośrednio z sieci jest niedozwolone. Jeżeli macie jakiś stereo radioodbiornik bez transmatora, używajcie zawsze transmatora separującego dla Waszego bezpieczeństwa. Kontynuując, cztery wzmacniacze wykorzystujące 8 lamp zostały zbudowane i spełniły wszystkie oczekiwania. Ci, którzy mogą mieć wymagania dotyczące znacznie większej mocy wyjściowej, na przykład w teatrze mogą rozważyć system z 20 lampami. Tabela, którą widzicie zawiera interesujące porównanie stopni wyjściowych z turnikiem katodowym przy użyciu 4, 8, 12, 16 i 20 lamp. Jak spojrzycie do tej tabeli i sobie ją przez chwilę przeanalizujecie, zobaczycie jak. I kosztowny jest ten wzmacniacz. Na przykład wersja dwudziestolampowa 1600W zasilacza produkuje nam zaledwie 33,38W. Autorzy jeszcze wspominają o współczynniku tłumienia. Są stronnicy rozwiązania, żeby wzmacniacz miał skuteczną impedancję wyjściową o wartości ułamka OMA. Powszechnie wiadomo, że wzmacniacze lampowe z transformatorowym wyjściem mają słaby współczynnik tłumienia. Wynika to z wysokiej impedancji wyjściowej takiego układu w porównaniu do impedancji cewki głośnika. Są zwolennicy, którzy mówią, że patrząc wstecz od obciążenia na wzmacniarz, skuteczna impedancja wyjściowa powinna być o wartości ułamka OMA. Jest to zwykle osiągane przez bardzo silne sprzężenie zwrotne. Inne teorie zakładają, że takie tłumienie elektryczne powinno mieć rezystancję wyjściową rzędu wartości impedancji cewki drgającej. Wiadomo, że to co jest lepsze dla wyjścia transmatrowego, nie zawsze może być dobre dla bezpośredniego sprzężenia z turnikiem katodowym. W obliczu tego autorzy piszą, że sterując system głośnikowy Klipsz przez ośmiolampowy stopień wtórnika katodowego, nie wykryto żadnych zniekształceń i niestabilności pracy tego wzmacniacza. Mówiąc nieco prościej, uzwojenie wtórne z transformatora głośnikowego ma znaczącą rezystancję w porównaniu z oporem cewki głośnika i współczynnik tłumienia jest niski. Przy testach z falą prostokątną występuje tam przerzut przy zboczu narastającym lub opadającym. Ten przerzut wyskakuje ponad normalny poziom fali. To oznacza słabe tłumienie ruchu membramy i wywołanego nim wstrzężenia zakłócającego pracę wzmacniacza. O tym była już mowa w moich filmach. Daje się, że przy wzmacniaczu Kroharsta wyjście bez transformatora jest inne. Ma mniejsze impedancję wyjściową i ten generator jakim jest wzmacniacz lepiej kontroluje ruch membrany. To dzieje się podobnie jak w tranzystorowych stopniach mocy w układzie przeciwsobnego wtórnika mitrowego. Jednak znaczne podnoszenie współczynnika tłumienia nie przynosi wymiernych korzyści. Tym tematem zajmiemy się przy okazji innej serii. Wracając do prototypu, autorzy napisali, że zastosowali 15-calowy przetwornik, który był odpowiednio obciążony akustycznie tubą, dzięki temu rezystancja tłumienia wynosiła około 19,5 ohm. Powszechnie wiadomo, że impedancja głośników jest bardzo zmienna, a tłumienie rezystancyjne zapewniane przez wtórnik jest prawdopodobnie krytyczne w przypadku korzystania z głośników stanowiących odpowiednie obciążenia akustyczne. Jeśli tłumienie elektryczne jest pożądane lub konieczne, można zastosować sprzężenie zwrotne stewki drgającej z powrotem do wzmacniacza bez niebezpieczeństwa, niestabilności lub oscylacji. Przyjrzyjmy się teraz testom. W postaci oscylogramów. Testy fal prostokątnych pięciu najlepszych dostępnych transformatorów audio i ośmiolampowego wtórnika katodowego dały uderzające wyniki, które pokazano na tym rysunku. Warunki testów były następujące. Fale prostokątne były podawane z symetrycznego generatora przez rezystory odpowiadające obciążeniu anod lamp mocy sterujących transformatory. Na uzwojeniu wtórnym zastosowano nieindukcyjne obciążenie rezystancyjne o odpowiedniej wartości, czyli 16 omów. Wszystkie transformatory i wtórnik katodowy zostały przetestowane w identyczny sposób, nie zastosowano żadnej kompensacji. Liczby po lewej oznaczają następujące warunki. Pierwsze to wtórnik katodowy z ośmioma lampami 6 AS7G, drugi zestaw ostylogramów wykonano przy zastosowaniu transformatora General Radio Special. Trzeci zestaw ostylogramów to transformatory UTC LS55, czwarty CHT. 15S91, piąty Partridge, czyli dostosowane w angielskim wzmacniaczu Williamsona i szósty Peerless S245Q. Pierwszy oscylogram w każdym zestawie został wykonany przy wejściowej fali prostokątnej 20 Hz 0,7 V. Drugi przy 20 Hz i 20 V, który pokazuje poważny wpływ niewystarczającej indukcyjności transformatorów. Pozostałe serie wykonano przy 60, 200, 600, 2000, 6000, 11000 i 20000 Hz, wszystkie przy napięciu wyjściowym 20 V. Autorzy wykorzystali stopień wtórnika katodowego sterowany przez wzmacniacz z rysunku trzeciego, aby dobrze wysterować dzielnik napięcia o tłumieniu wtrąceniowym mniejszym niż pół dB, połączony z 8-calowym stożkowym głośnikiem niskotonowym i wielokomorowym głośnikiem wysokotonowym z membraną metalową. Wrażenia po kilku miesiącach obcowania ze wzmacniaczem można porównać do życia z wielkim obrazem. Na początku jesteś przekonany, że jest dobry, ale w miarę próbkowania większej ilości materiału, np. z programu na żywo, powoli zdajesz sobie sprawę, że jest niezwykły pod względem zdolności do radzenia sobie z ekstremalnymi częstotliwościami, zakresem dynamicznym i transientami. We wtórniku katodowym nie występuje problem indukcyjności rozproszenia ani pojemności bocznikującej, dlatego uzyskuje się lepsze wyniki przy wysokich częstotliwościach, zwłaszcza w odtwarzaniu instrumentów perkusyjnych. I tutaj znajdzie się ciekawa odpowiedź na pytanie, po co wzmacniaczowi szerokie pasmo przenoszenia. A więc autorzy piszą: Tutaj strome czoła fali wymagają odpowiedzi częstotliwościowej sięgającej nawet 100 lub 200 kHz. Dlatego szybkość wzmacniacza ma duże znaczenie. Odpowiedź na końcu niskiej częstotliwości jest znacznie lepsza niż zapewniana przez jakikolwiek dostępny transformator, szczególnie przy niskich ustawieniach mocy. Widoczna też jest redukcja odtwarzania rys na płytach przy jednoczesnym lepszym niż z najlepszymi transformatorami pasem przenoszenia w zakresie wysokiej częstotliwości. To ostatnie może akurat wynikać z tego, że wzmacniacz z transformatorem trudniej wychodzi z przeciążenia. Czy warto więc zbudować taki wzmacniacz? Koszt wyprodukowania 1,58 W to 320 W mocy z zasilacza. tym potrzeba do tego czterech lamp 6 AS7G koszty są ogromne. Warto jednak ten wzmacniacz znać jako krok w rozwoju wzmacniaczy lampowych beztransformatorowych. Poza tym podano tutaj kilka ciekawostek, które mogą przydać się przy budowie własnych wzmacniaczy. Tutaj mamy dwa podobne wzmacniacze. Jeden jest ten, który właśnie sobie omówiliśmy. Podobne pod tym względem, że obciążenie mamy włączone w katodę i nie używamy transformatora wyjściowego. To jest wzmacniacz, który przed chwilą mówiliśmy, a to jest wzmacniacz, który mówiliśmy jakiś czas temu. Będzie pewnie ze dwa lata albo półtora roku. Różnicą jest to, że tu mamy dwa zasilacze. Układ działa w mostku. Analizowaliśmy ten schemat. Jak widzicie, jest to wzmacniacz także beztransformatorowy. Obciążenie włączone jest w katody, dokładnie pomiędzy katodami, i te dwa stopnie mocy przeciągają sobie prąd przez obciążenie ku sobie. Inny człowiek, inny konstruktor, pan Wiggins, także konstruował wzmacniacze w mostku w cyrklotron. Tak to się nazywa. I ogólnie cyrklotrony były produkowane przez firmę Electro Voice, zdaje się, że także przez Philipsa. Ja o tym wszystkim mówiłem, także zachęcam zainteresowanych do zajrzenia do tamtych filmów. Podobieństw jest trochę, ale wzmacniacze nie działają tak samo, także proszę nie odnosić tutaj się w komentarzu do tego, że to są inne wzmacniacze i działają różnie. Są pewne podobieństwa. O proszę, tutaj jest taki lepszy. Schemat blokowy, czy tam ogólny schemat działania cyrklotrona. Klasyczne wzmacniacze, czyli takie, które używają transformatora głośnikowego jako przekładnika pomiędzy lampami a głośnikiem, na pewno wrócą do mnie na kanał, ale najpierw mówimy sobie wszystkie rodzaje otl o których wspomniałem w filmie przeglądowym. Na pewno wróci też układ wzmacniacza w postaci wtórnika katodowego. A wtedy zobaczymy, jak ciekawie można włączyć transformator głośnikowy w obwód katody i jakie to daje efekty.